Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem, w którym przetestujemy nowości marki Golden Rose. Mam tutaj sporo produktów rozświetlających, metalicznych, więc właśnie tym kosmetykom chciałabym dzisiaj poświęcić moją uwagę. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem, to koniecznie ze mną zostańcie i zaczynamy malowanie. I pierwszym produktem, który nałożę dzisiaj na twarz, będzie baza rozświetlająca. To jest Liquid Glow Illuminator Tinted Prime and Highlight w odcieniu Starlight. Jestem bardzo ciekawa, jak ta baza sprawdzi się na mojej twarzy. Ja już miałam kiedyś do czynienia z bazą rozświetlającą z Golden Rose, z tym, że z tą starszą wersją. I nakładam tę bazę również gąbeczką z Golden Rose, ponieważ zauważyłam, że oni mają dostępne również akcesoria do aplikacji makijażu. I tak jak widzicie, dosyć mocno rozświetlająca jest ta baza, więc już mam taką fajną podstawę do tego mojego rozświetlonego makijażu. Kolejnym produktem, który zaaplikuję na twarz, będzie podkład i jest to Golden Rose Longstay Matte Foundation w odcieniu 01. Ja już ten podkład kiedyś testowałam, także odsyłam Was do moich starszych filmików. I kolor, który najbardziej mi pasuje, ponieważ ja mam wszystkie kolory akurat na stanie u siebie w domu, to kolor 01. I z tego, co pamiętam, ten podkład ma właściwości zastygające, może nie jakieś bardzo, bardzo mocne, ale faktycznie nałożony na twarz jest w stanie przetrwać na twarzy kilka ładnych godzin w dobrym stanie. Teraz zaaplikuję korektor w kolorze 04 i to jest korektor bardziej rozświetlający niż kryjący. I ja w takich momentach, kiedy chcę zwiększyć krycie korektora, jakiegokolwiek, ale zwykle tyczy się to korektorów rozświetlających, to zostawiam go na chwilę pod oczami i w ogóle na twarzy, żeby lekko odparował i wtedy on zyskuje lepsze krycie. Podkład i korektor nałożone i teraz zanim przypudruję twarz, to zaaplikuję na szczyty kości policzkowych rozświetlacz w płynie, czyli nowość z Golden Rose. To jest Golden Rose Metals Liquid Glow Highlighter i ja użyję koloru 01, ponieważ jest najjaśniejszy i ma taki lekki różowy ton, który myślę, że będzie mi dzisiaj pasował. I robię to jeszcze przed przypudrowaniem podkładu, ponieważ nie wiem dokładnie, jak te produkty zachowają się nałożone na puder, ale jeżeli na przykład lubicie aplikować rozświetlacze już bezpośrednio na przypudrowaną twarz, to ja Wam mogę polecić rozświetlacze również z Golden Rose, które bardzo lubię. To są rozświetlacze w sticku, w sztyfcie. I ja mam kolor 02 i 01 i używam ich bardzo często, nie tylko na sobie i naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzają. I są to kosmetyki naprawdę bardzo dobrej jakości. Ja już kiedyś te rozświetlacze porównywałam do rozświetlacza kremowego marki Becca, który był bardzo drogi, a moim zdaniem efekt, jaki daje, jest bardzo porównywalny do tego, co daje rozświetlacz z Golden Rose. Wręcz mam wrażenie, że ten ładniej wygląda i ładniej się dopasowuje do przypudrowanego podkładu. Także naprawdę z czystym sumieniem polecam Wam te sticki, jeżeli jeszcze nie mieliście z nimi do czynienia. Ale dzisiaj postanowiłam, że dam stickom spokój i zajmę się nowymi rozświetlaczami, czyli rozświetlaczami w płynie i zaaplikuję je, tak jak już wspomniałam, na nieprzypudrowany podkład. I rozcieram rozświetlacz taką małą gąbeczką. I ten podkład ma również właściwości zastygające i myślę, że fajnym sposobem na jego wykorzystanie będzie również aplikacja na ciało. Szczególnie jeżeli chcecie wybić rozświetlenie z rozświetlacza w kamieniu, to wtedy warto na ciało nałożyć najpierw taki rozświetlacz w płynie, dobrze go rozetrzeć, a później do takiego jeszcze lepkiego, delikatnie ciała przykleić rozświetlacz w kamieniu po prostu. Rozświetlacz zaaplikowany, tak jak widzieliście, nie miałam zbyt wielkiego problemu z roztarciem tego rozświetlacza, nie było to jakieś bardzo trudne zadanie. To samo na ciele, nie miałam na ciele żadnego podkładu, a rozświetlacz pięknie się wtopił w skórę i teraz pięknie moja skóra się mieni i później będę mogła na przykład wzmocnić ten efekt innym rozświetlaczem. Ale teraz przypudruję twarz i użyję pudru, który mi polecałyście i to jest puder Golden Rose Long Wear Finishing Powder. No, dużo pochwał słyszałam na temat tego pudru i byłam trochę w szoku, ponieważ ja wcześniej o nim nie słyszałam, więc jestem ciekawa, jak on mi się dzisiaj sprawdzi. I z tego, co mi pisałyście, on fajnie nadaje się do utrwalania przestrzeni pod okiem, fajnie wygładza, nie daje efektu ciastka, także dzisiaj to wszystko się okaże. Okej, twarz przypudrowana. Ominęłam trochę miejsca, w których zaaplikowałam wcześniej ten rozświetlacz, żeby ich tak zbyt mocno nie stłumić.
ale powiem Wam szczerze, że podoba mi się to, jak ten puder utrwala. Fajnie wygładza, sam w sobie nie daje takiego efektu ściągnięcia czy pergaminowego efektu. Także naprawdę całkiem mi się ten efekt podoba, ale wiadomo, największą próbę będą miały te kosmetyki i między innymi też ten puder, kiedy przyjdę do Was po kilku godzinach i sprawdzimy, jak ten makijaż się utrzymał. Póki co jest naprawdę ok. Teraz wykonturuję sobie trochę twarz i użyję paletki Contour Powder Kit, którą już Wam pokazywałam i moim zdaniem nie jest to zła paletka. Trochę żałuję, że nie znalazłam w paczce od Golden Rose tej nowej paletki metalicznej, ponieważ bardzo chciałabym ją przetestować, ale to najwyżej ją sobie niedługo kupię. Kontur gotowy, więc teraz przejdziemy do makijażu oka. Ja nie mam zbyt wielu matowych cieni Golden Rose, mam za to sporo cieni metalicznych, więc na nich się dzisiaj skupimy. Także teraz Was zbliżę do siebie i zaczniemy malowanki. I pierwszym kosmetykiem, który nałożę, będzie produkt, który ma właściwości zastygające, ponieważ chciałabym, żeby stanowił już od razu taką bazę pod cienie. I będzie to cień w kremie Metals Metallic Liquid Eyeshadow w odcieniu 111. I tak jak widzicie, na powiekach mam już ten cień metaliczny roztarty, więc teraz mogę przejść do konturowania mojej powieki i wykorzystam paletkę do konturowania twarzy. I użyję tych brązów, żeby delikatnie zbudować moją powiekę. I tak jak widzicie, to oko mam wykonturowane jedynie pudrami z paletki do twarzy, a tutaj jest już bardziej różowo, brzoskwiniowo, a to dlatego, że zaaplikowałam na to oko odrobinkę cienia z paletki Nude Pink i mamy tutaj matowy, różowy kolor i nałożę go również z drugiej strony. I tak się prezentuje cieniowanie powieki na ten moment. To nie będzie jakiś szalony, bardzo intensywny makijaż, ale właśnie taki podkreślający urodę, dodatkowo mocno rozświetlony. I tak jak widzicie, ten cień w płynie metaliczny bardzo ładnie się błyszczy i ja nic na niego nie dokładałam, nie kładłam żadnego rozświetlacza, mimo wszystko pięknie wygląda. I dodatkowo fajnie sprawdza się właśnie jako taka baza, ponieważ mocno zastyga, nie zbiera się przez to w załamaniach. I mam nadzieję, że po kilku godzinach efekt będzie taki sam i że ten cień mi się nie pozbiera. Ale to zobaczymy. Co jest fajne, to, że mamy też kilka ciemniejszych kolorów tych cieni w płynie, więc na pewno będę je jeszcze przed Wami tutaj testować, ale nie dzisiaj. Dzisiaj stawiamy na coś lżejszego i coś takiego wyszło. Teraz jeszcze mam do przetestowania trzy cienie prasowane, również metaliczne i może będzie to dzisiaj kolor 03. I on jest w kolorze takiej herbacianej róży, więc fajnie mi się połączy z tym cieniowaniem. I tak prezentuje się cieniowanie na ten moment i myślę, że zrobię jeszcze cienką kreskę i użyję eyelinera Stylist Duo Liner, który ma dwie końcówki. Jedna końcówka jest zakończona kuleczką, a druga wygląda dosyć tradycyjnie i chyba tej tradycyjnej dzisiaj użyję. Kreski gotowe, ale mam ochotę na odrobinę więcej rozświetlenia i błysku, więc nałożę na ruchomą powiekę brokatowy złoty eyeliner. I nakładam go tak naprawdę muskając powieki, tak żeby nie zrobić takich wyraźnych krech. Dolną powiekę potraktuję również pudrami do konturowania, tak żeby delikatnie ją przyciemnić, ale również nie przytłoczyć. Dolna powieka wykonturowana, ale mam ochotę dodać jeszcze odrobinkę błysku i użyję znowu metalicznego cienia w płynie, z tym, że teraz w kolorze 108. I nałożę go najpierw na rękę, a później pędzelkiem nałożę precyzyjnie pod okiem. I na dolną powiekę również dodam odrobinkę złotego eyelinera. Cieniowanie oczu i kreska gotowe. Ja bym dodała jeszcze coś w kąciki oczu i mam kolejny rozświetlacz, tym razem taki mały z pędzelkiem. Mam dwa kolory tego rozświetlacza, który fajnie sprawdzi się również jako cień do powiek. Chyba użyję tego bardziej roziskrzonego, czyli kolor 02. Teraz wytuszuję rzęsy maskarą False Lashes i przykleję sztuczne. I wybrałam tusz, który ma taką fajną, zgrabną, silikonową szczoteczkę. Także powinien fajnie rozdzielać rzęsy. Czyli coś, co ja bardzo lubię, bo ja nie lubię posklejanych pająków, nie lubię takiej objętości sklejonej. Tylko właśnie lubię takie mocno rozdzielone rzęsy.
Makijaż oczu skończony i ja zwykle robię mocniejsze makijaże, ale ten mocno rozświetlony, roziskrzony bardzo mi się podoba. I przejdziemy może teraz już do makijażu ust, ponieważ mam również dwie nowości dla mnie, których jeszcze nigdy nie testowałam. I pierwszą nowością jest lip marker, o który prosiłyście mnie, abym go przetestowała już długi, długi czas. I dopiero teraz jest okazja i mam go w kolorze 104. Marker zaaplikowany i nakładałam go tak naprawdę bez żadnej konturówki, więc musiałam się chwilę nagimnastykować, żeby rozprowadzić ten pigment równomiernie po ustach, ale powiem szczerze, że całkiem fajnie to wygląda i to jest fajna alternatywa dla osób, które obawiają się tego, że pomadka będzie przechodzić na zęby, ponieważ to jest właśnie takim markerem bardzo lekkim na ustach, który nie powinien przechodzić na zęby, może trochę wysuszać usta, ponieważ właśnie nie ma takiego nawilżenia od kremowej pomadki. No ale powiem szczerze, że całkiem ciekawie to wygląda. Ale słuchajcie, mam jeszcze kilka innych nowości do ust, które mam ochotę przetestować i są to pomadki metaliczne. I myślę, że taką pomadkę za chwilę przetestujemy, także ostatnie spojrzenie na tę wersję makijażu. I zmieniamy kolor ust. Teraz czas na usta metaliczne i tak jak widzicie próbowałam zetrzeć ten marker z ust, ale dosyć mocno zabarwił mi usta i nie chcę ich zbyt mocno trzeć, żeby nie naruszyć sobie podkładu wokół ust. Także już zostawię to tak jak jest, starłam tę wierzchnią warstwę i został tylko sam pigment. I załóżmy po prostu, że jest to taka baza pod pomadkę, którą za chwilę nałożę. Jest to pomadka metaliczna, ja mam kilka odcieni i myślę, że dzisiaj nałożę kolorek 08. To jest pomadka w kredce, która ma wykończenie metaliczne i powiem Wam szczerze, że nie mam zbyt dobrych doświadczeń z pomadkami metalicznymi w płynie, które są zastygające, ponieważ one zwykle kruszą się na ustach i nie wyglądają zbyt dobrze już tak naprawdę po godzinie od aplikacji, więc myślę, że fajną alternatywą dla tych pomadek metalicznych zastygających będzie pomadka w kredce, która również jest metaliczna, która nie będzie zastygając się później kruszyć. Makijaż ust skończony i tak jak widzicie jest to pomadka faktycznie metaliczna i jeśli miałabym określić jakie ma wykończenie, to nie jest to taki suchy, tępy mat. Ja bym powiedziała, że jest to pomadka na pograniczu satynowego wykończenia i podoba mi się jak to wygląda. Pigmentacja jest ok, aplikacja była szybka i sprawna, także naprawdę jest spoko. Także teraz podsumujemy sobie cały makijaż i tak jak widzicie wyszło mi coś bardzo rozświetlonego, roziskrzonego. Myślę, że dzięki temu, że nie nakładałam dodatkowo rozświetlacza w kamieniu, który byłby jakoś bardzo intensywny, to ten makijaż mimo, że jest rozświetlony, to jeszcze nie ma tutaj wielkiej przesady. Więc to mi się podoba, że skóra wygląda na zdrową, że to światło się tak fajnie odbija i to wygląda nadal naturalnie. Także dajcie mi znać, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że ten blask jest naprawdę bardzo fajny. Także ja myślę, że mogę Wam spokojnie polecić te rozświetlacze w płynie, szczególnie za to, jak wyglądają w połączeniu z podkładem oraz to, jak wyglądają na ciele, bo wyglądają pięknie i myślę, że sprawdzą się nie tylko osobom, które amatorsko zajmują się makijażem raz na jakiś czas. Myślę, że profesjonaliści również mogą wykorzystać te rozświetlacze w makijażach na klientach. A jeśli chodzi o makijaż oczu, ponieważ zapomniałam, że jeszcze na ten temat nic nie powiedziałam, to bardzo podoba mi się efekt tych zastygających cieni metalicznych, ponieważ one mogą stanowić naprawdę bardzo fajną bazę pod takie roziskrzone makijaże i póki co bardzo mi się ten efekt podoba, fajnie się przykleił do niego ten prasowany cień metaliczny, no ale zobaczymy po czasie jak to się utrzyma i czy to się nie zbierze w załamaniach i czy będzie wyglądać tak dobrze jak teraz. I mamy godzinę 15:52, więc spotkamy się z jakieś 8-9 godzin z podsumowaniem tego jak ten makijaż wygląda. No i co? Do zobaczenia! Cześć kochani, wracam do Was po prawie 8 godzinach z podsumowaniem makijażu marką Golden Rose. I z daleka wygląda to całkiem nieźle, ale zbliżę Was do siebie, żebyście dokładnie zobaczyli co i jak. Jeśli chodzi o makijaż oczu, górna powieka niemal nie naruszona. Na dole trochę łzawiły mi oczy dzisiaj, więc trochę się to posypało w kącikach, ale nadal nie jest źle. Jeśli chodzi o metaliczną pomadkę, to sporo dzisiaj zjadłam, nie ukrywam. Tak jak widzicie, całkiem nieźle się utrzymała. Porozlewała się trochę w zewnętrznych kącikach, ale jest to jakby naturalne, tak się dzieje. I całkiem sporo jej zostało. Możliwe, że jest to też zasługa tego lip markera, który był pod spodem. Jeśli chodzi o twarz, no to podkład jak zwykle zebrał mi się w zmarszczkach, trochę też przy nosie, ale bardzo podoba mi się to, że mat został w miarę nienaruszonym stanie. Ten makijaż był rozświetlony już od początku, a mimo to po 8 godzinach nie świecę się jakoś wybitnie. Jest tak akurat. Także to by było już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Do zobaczenia, pa!